For Fun na ekranie. Witam Was, ja nazywam się Dawid Muszyński, ten program to For Fun na ekranie, a dzisiaj zabieram Was na czerwony dywan, bo do polskich kin trafia Bo we mnie jest seks, film o Kalinie Jędrusik z genialną rolą Marii Dębskiej, za którą zresztą dostała Złotego Lwa w Gdyni. No to porozmawiam właśnie z aktorami, z reżyserką, jak pracowało się nad tą produkcją. Zaciekawieni? To zapraszam. Kalina Jędrusik, zastanawiam się, kiedy dostałaś ofertę, z czym ta osoba Ci się kojarzyła? Tylko z muzyką, czy ze swoją historią również, tym feminizmem i walką o swoje? Wtedy mi się z feminizmem nie kojarzyła tak bardzo. Chociaż wiedziałam całkiem sporo, znałam jej piosenki i jak usłyszałam, że będzie taki film, to tak mi się, wiesz, taka zapaliła takie światełko, że to jest super pomysł na film. Jak długo musiście pracować, żeby ona wyglądała i brzmiała jak Kalina? No to trwało parę miesięcy, chyba nawet pół roku. Marysia poddała się reżimowi, który polegał na tym, że musiała tyć, ale też ciężko ćwiczyć na siłowni, żeby te wszystkie kształty powiększały się w takich miejscach, które były pożądane, ale także wewnętrznie przechodziła szereg ćwiczeń z coachem aktorskim, z Anią Skorupą, więc to był taki team, który pracował na to, żebyśmy tą Kalinę gdzieś poczuli, żeby Marysia też z nami ją odnalazła i żebyśmy my wiedzieli, że to jest taka nasza wspólna Kalina, no ale oczywiście bez Marysi to by się nie udało. Tak naprawdę ani barwa głosu, ani figura nie były najtrudniejsze. Najtrudniejsze było chyba takie zadanie, żeby zagrać kobietę prawdziwą, żeby zagrać dziewczynę z krwi i kości, żeby się zastanowić, jak ona płacze, jak ona się smuci, jak ona się cieszy, jak ona się kłóci. Więc tak naprawdę najtrudniejsze było zagrać człowieka, a to, że musiałam przytyć, albo to, że się uczyłam jej głosu, no to wiesz, to technika. Granie osoby, która jest prawdziwa, którą wciąż niektórzy ludzie pamiętają, bo ją znali, jest jakimś takim dodatkowym stresem dla aktora? No trochę tak, to znaczy są plusy i minusy. No, jakby są takie minusy, że wszyscy wiedzą najlepiej. Ona ma w sobie coś takiego, że faktycznie dużo ludzi mi mówiło, ja wiem, jaka ona była, ja ci powiem. I to mnie troszkę spinało na początku, natomiast już przed zdjęciami poczułam, że no to musi być moje. Chyba jakieś spięcie wewnętrzne jest przeciwieństwem Kaliny, więc trzeba było się rozluźnić i opowiedzieć to po swojemu. Jak taki pończuś lutkowany, ja by cię zjął. Panie Marianie, ja panu zabraniam mnie jeść. Żona na pewno pyszny obiad w domu nagotowała. Doskonała, prawda? To jest teraz wielka gwiazda. Nie każdy może być jej kolegą. Już! Ale dlaczego nie? Przecież pierdolę się z każdym, wszyscy o tym wiedzą. Rysiek, pierdolę się z kim chce. A tobie nic do tego. Dokąd? Przed siebie! Leszku, tutaj przyszła ci dość trudna rola męża Kaliny Jędrusik, faceta, który na klatę musi przyjąć wszystkie jej emocje. Jak się grało takiego faceta? Właśnie nie było trudne ze względu na podejście, jakby nie tyle moje, co męża Kaliny Jędrusik, czyli nie przejmować się za bardzo ani jej fanaberiami, ani wybrykami, ani humorami. Wiadomo, że taka jest, taką sobie ją wziął, tak postanowili być razem i gdzieś mu to też sprawiało przyjemność. On oprócz tego, że był jej mężem, był myślę też jej fanem i imponowało mu, że ma u boku taką gwiazdę. No tak sobie gdzieś o nim pomyślałem, że on nie powinien dawać jej wprost takich sygnałów, żeby nie podsycać jej jakby próżności, ale w momentach, kiedy ona tego nie widzi, gdzieś właśnie on wysyła te sygnały, jak jest w nią zapatrzony, jak ją traktuje, jak ją odbiera i jak ona mu się podoba. Do tego jeszcze oni prowadzili dosyć bogate życie towarzyskie, ich dom był pełen ludzi na co dzień. Było to takie centrum rozrywki w tamtych latach w Warszawie, więc on musiał jakby też znaleźć się w tej sytuacji, a nie zapominajmy, że Stanisław Dygat też lubił być trochę królem salonu, więc on też miał swoją pozycję i w towarzystwie trochę o nią walczył. Ten cały trud przyniósł ci Złotego Lwa. No to już chyba większej aprobaty za swoją pracę no, dostać nie ma, chyba że Oscar. Wiesz, no tam było jury takie w Gdyni, jak ja patrzyłam na te nazwiska i sobie pomyślałam, że oni mi dali nagrodę, bardzo mnie to cieszyło i bardzo mnie to wręcz tak onieśmielało. A z drugiej strony ja sobie też bardzo cenię takie, wiesz, takie komentarze ludzi, na przykład, którzy ją znali. Miałam kilka takich telefonów od ludzi, którzy widzieli ten film i mi powiedzieli, Boże, to była ona. Nie wiem, skąd to wiedzieliście, nie wiem. Nie mieliście prawa tego wiedzieć, a to się udało, więc tak naprawdę nagroda jest bardzo ważna, ale
te rozmowy z widzami dla mnie są, też mnie strasznie ekscytują. Kobieta lat 60. winna być modna, ale skromna i oddana ognisku domowemu. Co ty pi***? P***aj się z kim chce. Społeczeństwo nie chce pani oglądać. Będziesz niszczył każdą kobietę, która dała ci kosza? Jak samą, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamą. Jeszcze jeden aktor, który totalnie kradnie tutaj show, jak się pojawia, jest moim zdaniem świetnie skastingowany. Rafał Rutkowski jako Przybora. No po prostu mam wrażenie, że jemu to tylko założyliście cylinder i powiedzieliście: Rafał, w sumie wiesz co, to już więcej nic nie musisz robić. Tak, no ja myślę, że właśnie to jest niesamowite, jak on jest fizycznie podobny, ale jednocześnie ma w sobie taki właśnie rodzaj przekornego humoru. Tak myśląc o obsadzie, starałyśmy się znaleźć aktorów, którzy troszkę jakoś w jakiś sposób łączą się ze swoimi pierwowzorami. Jak Borys Szyc łączy się z Kazimierzem Kucem? Oni nawet wzrostem nie są podobni. Nie tylko chodziło nam o podobieństwo fizyczne, ale pewien temperament, pewne jakieś takie miejsce w tej hierarchii show biznesowej. Ostatni w tej układance, czyli zlepek wszystkich miłosnych uniesień Kaliny, którego gra tutaj Krzysztof Zaleski. Tak naprawdę to na ten pomysł wpadła Renata Czankowska, producentka, i tutaj jestem jej bardzo wdzięczna, że na to wpadła. Ja się trochę obawiałam, bo widziałam też, że Krzysiek po tej roli w Roju był bardzo zdystansowany do branży filmowej i kiedy przyszedł na próbne zdjęcia, też był taki trochę niepewny, ale właśnie kiedy się już poczuł dobrze, i Marysia też po tych próbnych zdjęciach mówiła, że to było dla niej najbardziej czuła się tą właśnie jakąś taką chemię między nią a tym jej kochankiem, którego wcielił się Krzysztof. I to nagle zaczęło działać i wszyscy poczuliśmy, że to jest właśnie super wybór, dlatego że Krzysiek przyszedł z innego świata i ta postać w filmie Lucek też jest trochę z innego świata niż reszta towarzystwa. Ten film jest tak naprawdę o sile feminizmu. Bo zastanawiam się, oglądając ten film, na czym polegała ta wielka niechęć części kobiecej do Kaliny. Patriarchat miał się bardzo dobrze wtedy i ma się bardzo dobrze niestety w dalszym ciągu. I ze względu na to wiele kobiet nie zdaje sobie nawet sprawy, jakie mogą być piękne i wolne, więc je może troszkę kuło w oczy, że ktoś, nie bacząc na opinię publiczną, tak odważnie realizuje siebie. Szampana przyszłam. Jak od rana szampana piję? W życiu. Ja się w szampanie kąpię. No to jest ta Jędrusia. Podobna, ale brzydsza jest. Mówię ci, to jest ona. Ale mi tyłek ursł. Wstydziłaby się pani. Dlaczego ja? Mój mąż to nie ma co się wstydzić. Jesteś ponętną kobietą i faceci tracą dla ciebie głowy. Spójrz na Ludka. Kalina, nie poznajesz mnie? Skoro jesteś moim dyrektorem, to na pewno się jeszcze spotkamy. Warszawa lat 60. i nie oszukujmy się, jeśli chodzi o kostiumy, no to tutaj mamy totalny wehikuł czasu. Czy ty jako aktorka, zakładając te wszystkie ciuchy i występując w tej scenografii, czułaś, jakbyś się przeniosła w czasie, czy cały czas wiedziałaś, to film, za chwilę się to skończy? Przede wszystkim pracowali z nami tak znakomici specjaliści, że o poczuciu jakiejkolwiek amatorszczyzny nie mogło być mowy. Zarówno kostiumy, jak i scenografia były tak spektakularne i tak magiczne, że my między zdjęciami z Marysią, pamiętam jak kręciliśmy ten dom, centrum handlowe, chodziłyśmy i oglądałyśmy te autentyczne przedmioty przecież z tamtych czasów wypożyczone od kolekcjonerów i patrzyłyśmy, co można kupić, bo to są po prostu nieprawdopodobne rzeczy, które są jakościowo doskonale wykonane, przepiękne. I myślę, że fantastycznie odnajdują się również we współczesnych wnętrzach. A jak długo zajęło ci rozstanie się z Kaliną? Czy jak patrzyłaś w lustro, to widziałaś Marię już, a nie Kalina? Trochę mówiłam jej głosem, jeszcze dłużej łapałam się na tym, że mam taki jakiś właśnie... jej przydech mi trochę pozostał na dłuższy czas, ale faktycznie to było najtrudniejsze dla mnie wychodzenie z roli, bo jak porównuję to do wszystkich innych, bo... Po pierwsze, ta podróż trwała bardzo długo przygotowywaliśmy ten film, a po drugie, no to był taki kolorowy świat i taka kobieta mi na festiwalu w Gdyni, parę osób powiedziało, Boże, parę kobiet, Boże, ja bym tak chciała jeden dzień przeżyć. I faktycznie ten świat był tak uwodzący i taka kobieta, która robi co chce, żyje jak chce,
I jeszcze w tym całym kolorowym świecie, który został stworzony w tym filmie, no to z tego było ciężko wyjść. Śpiewaj mi, że zapomnę o udrękach. Wytłumacz mi ruchy w tańcu i się nie gniewaj, że się zapomniałem i nie utrzymałem dystansu. Pragnę romansu. For Fun na ekranie.